wsparcie. Druga rzecz, jedyny poseł PSL z Podkarpacia zachęcał wszystkich zainteresowanych obniżeniem wieku emerytalnego do śledzenia środowych obrad Sejmu. Na Wiejskiej jutro pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie. Jak twierdzi lider ludowców, nowe przepisy zmierzają do likwidacji wieku emerytalnego. Czyli wprowadzenie zasady, że po 40 latach składkowych, jeżeli ktoś ma 40 lat opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, będzie mógł przejść na emeryturę, to nie jest obowiązek, to będzie jego wybór. Czyli mamy dobrowolność, to o co wszystkim chodziło z różnych sceny politycznej. Ten pomysł był zgłaszany, myśmy to również zgłaszali. Poseł PSL jest przekonany, że nowa ustawa dotycząca wieku emerytalnego dzięki wcześniejszym konsultacjom społecznym zostanie uchwalona bardzo szybko. Nowy lider ludowców twierdzi, że nie unika kontaktu z dziennikarzami po ostatnich licznych problemach w partyjnych szeregach. Choć przyznaje, że często brakuje mu czasu, by odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące bieżącej sytuacji i przyszłości PSL.